Siemano, szefie, cześć, ty, kurde, no zrobiłem rekonesans tak, że ten, wiem o kolesiu wszystko i zrobię go na wnuczka. Jak? Za młody. Coś, kurde, nie przeliczyłem, no. Dobra, to coś wymyślę. Ty, słuchaj, szefie, kończę, bo aż pod jego klatkę podszedłem, no. Ale szefie, spokojnie, to jest matą, dam radę, no. Obrobię go. Maksymalnie 10 minut mi daj, no. Zamawia już dla mnie pizzę, no. Ty! Tylko dla mnie weź to, wegetariańsko, no. A weź mi, dorzuć jeszcze tam szynkę i boczek. Dam radę, to jest głąb, no, trzymaj się, hej. Aj, orzeszki. Paluszki, czekoladka. O masz, co tu mi się jeszcze skurczybyk schował? Chodź tutaj. No. A, widzisz. Aś ty, ty. No. I czysty. I wszystkie bez soli. Dawać tych milionerów. Ileż tych reklam będzie? Proszę. Dobry. Dobry. Pan Stanisław? Tak, ale nie chcę od ciebie żadnych garnków. Ostatnio mi patelnię sprzedaliście za 200, a przypala jakby była za 3 dychy. Nie mam garnków, nie mam. No. Można? Proszę. Ludwik. Płynu do zmywania też nie. Nie, moje imię, Ludwik. A, Ludwik. No. Lepiej niż Dosia. Stanisław. Ludwik. No. Milionerzy. Hubert. No bo... No i jo. No i jo. Taka, no i ja. No i oglądamy. O. C zaznacz. B zaznaczył. No i dobrze. A wczoraj był taki facet, to wziął A zaznaczył. I też było dobrze. Jeszcze nie mogę rozgryźć zasad. No, 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 kumam. Nie. A no. Aśmy się kopę lat nie widzieli, co? A. No i po co to zmieniać? No jak po co? No mam tutaj dokumenty, mam pewność. No to ja, Ludwik, panie Stanisławie, no jestem pana synem. Tatuś. A mamusia mi mówiła, nie szukaj go, zostawił nas, a ja cię znalazłem po 30 latach. Tatuś, no mamy tyle do nadrobienia, no opowiadaj, kurna, co u ciebie? I chyba tyle. To się niewiele działo się, widzę. A propos syna, znam świetny żart zagadkę. Dawaj, uwielbiam żarty. Jak się mówi na syna prostytutki? Nie wiem. Błażej. Może przez RZ i to.
Ty ojciec, bo może jakiś dekiel jest, może ciśnienie nie to. Weź mi, ale tylko jedną rzecz mi wytłumacz i brechczę się z tobą. Fala jest. Jedna rzecz. Czego syn prostytutki to Błażej, a nie inny ktoś? I tylko to mi wytłumacz i wsiadam z tobą w pociąg, odjeżdżam w nieznane, tylko kurna czego Błażej. No jak, no. Tutaj pod szóstką mieszka. Taka Dorota. I ona sobie dorabia do renty. Na boku. Albo na plecach. Jak kto tam woli, nie? I ona właśnie ma syna. Błażeja. No. I teraz to jest śmieszne. Muszę kolegom opowiedzieć. Dominika! A, czyli ma syna Dominika. Nie. Ona jest Dominika. Ale bym ci spalił. Byś mówił kolegom, by się nie brechczali. Coś mi jakaś Dorota po głowie chodzi. A no tak. Dorota mieszka, widzisz, pod ósemką. Ale Dorota nie ma. Syna renty. Chciałaby, wiesz. No. Ja nie wiem, co to jest, ja nie rozumiem. Palca nie ma. To co, synek? Chyba już będziesz leciał. Chyba tak właśnie. No. Nie przewidziałem, że taki beton spotka. No. Leć kiedyś, przyjdź innym razem. Za 30 znowu lat. Może już nie będzie milionerów. Idź, idź tam. A mogę jeszcze na drogę wziąć paluszka? No, co? No w sumie rodzina. Coś nie chrupią te paluszki. Może wilgoci złapały. Może tak, ale dziwne. A weź mi, synek, powiedz, jak twoja matka ma na imię, co? No jak? Przecież moja pierwsza matka to była, no... na kogo tatuś poznał tak bliżej 31 lat temu? No faktycznie, wąsik jak u Grażyny. No bo Grażyna! A ja myślałem, że ty może od Joli jesteś. Wiesz, od Joli, no. Też masz takie oczy wyłupiaste. Jak Jola. Co byś z nią nie robił, wiecznie zdziwiona. Ja od Grażyny. Pamiętam Grażynkę. No, ja też. Ten warkocz. No, na głowie. Też. Ty, ale Grażyna przecież była ruda. A ty taki niekoniecznie. No.
No widzi tata? No właśnie widzi. Natury tata nie rozgryzie, no. Nie. A orzecha zawsze można. No. Jakieś to. Rewelacyjne orzechy. A. W życiu lepszych orzechów nie jadłem. No, bo je ciężko w sklepie znaleźć. Nie każdy wie, gdzie szukać. Przepyszne. Ma tata więcej, bo już końcóweczka. A, no to już o. Dorabiamy. Chcesz całe czy na pół? Jeden. Dobra, tata się nie trudzi. Paluszki w zupełności wystarcza. Jeden grzyb. Ale rewelacja, że teraz w sklepach można kupić paluszki bez soli. A widzisz. To muszę poszukać. Z taką paczką to mi się z godzinę schodzi. To dlatego nie kurpały. No. Dobra, tata, słuchaj, ja nie mam czasu, mi zaraz pizza wystygnie. Co jest? Tatuś, ja muszę ci się do czegoś przyznać. Ja mam duże problemy finansowe. O masz. Tata, no poratuj mnie pieniędzmi. Synek, a propos pieniędzy. Ile masz? Świetnie trafiłeś. No. Bo znam świetny żart o pieniądzach. Słuchaj, no. Jakie makrele tak. jedzą analitycy giełdowi? No? Aha. Jakie makrele? Jezu, przecież to nie ma sensu. Czekaj, żebym ci nie spalił. Nie. Jakie ryby jedzą makrele? Nie wiem, błażeje? Zgadłeś. Tata, ja mam lepszy żart o pieniądzach. Dawaj. Co robi 9 złotych w portfelu? Nie wiem. Ledwo dycha. A się popłakał. 9 złotych. Ledwo dycha. No ale skończysz ten żart? No jak, no już. A, już. 9 złotych. 9 złotych. Ledwo dycha. A, no i fajno. No. Ha, 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 ha. 9 złotych, ledwo dycha. Kropka. Aha, że... No mówiłem, że dobre. No. No tak, że takie 9 złotych tak, w portfelu, tak. W tej przegródce na drobne, zamknięte, portfel na pół, w tylnej kieszeni, to się może udusić, tak. Ledwo dycha, tak. Jeszcze blisko wiadomo czego. Ledwo, no ale musisz inaczej mówić. Ledwo zipie. Zipie. Bo ledwo dycha, to się może komuś z dychą pomylić. Zmyła jest taka. Żebyś, wiesz, kogoś w błąd nie wprowadził, bo to w błąd nieśmieszne jest. Dobra, tata, słuchaj, zostawmy żarty. Powiedz mi, a to mieszkanko jest na ciebie? Tak. O, to może byś mi mieszkanie przepisał. No, w sumie synowi mógłbym przepisać. No, no, no. Ale ile to formalności, syn? A jakich tam formalności? Tatuś, tak się akurat składa, że mam tutaj umowę darowizny w 2 egzemplarzach. Wystarczy tylko, że tatuś podpisze. Tu i tu. Proszę bardzo. No i mieszkanie w centrum przytulone. Może tatuś zacząć się pakować. Jutro przejmuję to mieszkanie. Synek. Ja już dzisiaj spieprzam. Co? Na tym mieszkaniu taka hipoteka ciąży, że ja już się o więzienie otarłem.
Hadusz!